Dzień 32. Odpoczynek sobotni. Ewangelia zawarta jest w historii stworzenia. W księdze Daniela czytamy: tak zostały ukończone niebo i ziemia oraz cały ich zastęp. I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. Księga Rodzaju, 2:5-2. Z fragmentu tego dowiadujemy się, że Bóg najpierw pracował, a następnie odpoczął. W przypadku Adama sytuacja wyglądała odwrotnie. Najpierw wszedł do Bożego odpoczynku, gdyż sabat, siódmy dzień, był pierwszym pełnym dniem jego życia. Zatem Adam rozpoczął pracę po tym, jak odpoczął w dzień siódmy. Ta sama kolejność obowiązuje w kwestii odkupienia. W Chrystusie Bóg dokończył dzieło odkupienia dzięki bezgrzesznemu życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Zbawiciela. W naszym życiu zaczynamy doświadczać Bożego dzieła odkupienia, gdy spoczywamy w tym, polegamy na tym, że On już dla nas to uczynił. Zatem opieramy się na fakcie, że Jezus umarł za nasze grzechy i podarował nam życie wieczne oraz że okrywa nas Chrystusowa sprawiedliwość. Ponadto wierzymy, że na krzyżu moc naszej grzesznej natury została złamana i staliśmy się wolni, aby służyć Bogu. Każdego dnia polegamy na Chrystusie, który żyje w nas, jeśli Mu na to pozwolimy, będzie nadal żył swoim życiem w nas i przez nas. Jeśli oprzemy się na tych prawdach, będziemy w stanie wiernie i posłusznie dla Niego pracować. Do tego koniecznie jest nam wspaniały wyżej odpoczynek, rozumiany jako przyjęcie wiarą Bożego dzieła odkupienia i zbawczej ofiary Chrystusa. W czwartym liście listu do Hebrajczyków, studiując historię Izraela, który wędrując przez pustynię nie wszedł do Bożego odpoczynienia, odnajdujemy tę samą koncepcję odpoczynku. A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego, kto bowiem wszedł do odpocznienia Jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. Starajmy się tedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa. Hebrajczyków 4:9-11. Na temat odpoczynku Słowo Boże wypowiada się w bardzo jasny sposób. Czytamy w nim, że konsekwencją wejścia do Bożego odpocznienia jest zaprzestanie naszych własnych wysiłków. Jest więc rzeczą konieczną, abyśmy o tym usilnie zabiegali. W przeciwnym razie, podobnie jak Izrael, z powodu niewiary zawiedziemy w kwestii posłuszeństwa Bogu. Jedynym sposobem na odniesienie zwycięstwa nad pokusą i grzechem jest więc całkowite zaufanie Chrystusowi i pozwolenie Mu, aby żył swoim życiem w nas i przez nas. Musimy to przyjąć wiarą i nie wstrzymywać Bożego dzieła odkupienia w naszym życiu, usiłując zapracować na zbawienie dzięki własnym wysiłkom. Mamy odpocząć w Jego dokończonym dziele. Odpoczynek w Chrystusie to prawdziwy sens odpoczynku sobotniego, do którego to doświadczenia wzywa nas Bóg. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale 7 dnia jest sabat Pana Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. Gdyż w 6 dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a 7 dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. Księga Wyjścia, 20:8-11.
Nasza rola polega na dokonaniu właściwego wyboru, podjęciu decyzji i całkowitym zawierzeniu i poddaniu się Bogu. Do osobistych rozmyślań i do dyskusji. W jaki sposób Ewangelia została zawarta w opisie stworzenia? W jakich prawdach o Jezusie powinniśmy polegać jako chrześcijanie? W jaki sposób spoczywanie w poleganie na Jezusie jest związane z posłuszeństwem w chrześcijańskim życiu? Jakie jest prawdziwe znaczenie odpoczynku sobotniego? Aktywność modlitewna. Zadzwoń do swojego partnera modlitewnego i porozmawiaj z nim o powyższym studniu. Módlcie się o to, aby Bóg dalej napełniał was swoim Duchem Świętym, o to, aby Bóg ożywił was i swój Kościół, o to, aby Bóg doprowadził was do prawdziwego zrozumienia odpoczynku sobotniego, o osoby na waszej liście modlitewnej. Wykorzystaj w swojej modlitwie poniższy tekst biblijny z Księgi Izajasza, 55 rozdział 6-7. Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły i niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu. Spraw, abyśmy szukali Ciebie oraz porzucili nasze bezbożne drogi i nieprawe zamysły. Spraw, abyśmy zwrócili się do Ciebie całym sercem. Zlituj się nad nami, przebacz nam, pomóż nam doświadczyć prawdziwego odpoczynku sobotniego zgodnie z Twoim pierwotnym zamiarem.